Nierozerwalną częścią prosperującej świadomości jest poczucie bogactwa. Na pewno znacie to określenie. Przeciwstawia się temu oczywiście poczucie braku. I bardzo często mówimy w ten sposób, że jeśli nasza manifestacja, nasze działania, nasze ćwiczenia wychodzą właśnie z poziomu braku, to nie przynoszą efektów. Natomiast jeśli pracujemy z poziomu bogactwa, to te efekty oczywiście są. Tutaj znajdziecie między innymi podpowiedź, dlaczego czasami tych efektów właśnie nie ma. Pomimo, że pracujecie, myślicie pozytywnie, powtarzacie afirmacje, robicie oczywiście piękne mapy bogactwa, mapy marzeń, a i tak efektów nie ma. Cała prawda ukryta jest właśnie w tym, co mamy w sobie. To jest taka wewnętrzna, energetyczna struktura. Wyobraźcie sobie na przykład przez chwilę taką sytuację, że posiadając wiedzę na temat prosperity, pracuję właśnie każdego dnia z pięknymi afirmacjami, z pięknymi obrazami, tworzę coś, powtarzam, tak? Powtarzam piękne dekrety o tym, jak przyciągam pieniądze i jaka jestem bogata. Tymczasem w mojej podświadomości tkwią stare, nieuzdrowione wzorce i tkwi taki lęk przed biedą. I moja podświadomość cała jest tak naprawdę nie w świadomości bogactwa, tylko w świadomości ubóstwa. No oczywiście podświadomość, jak sama nazwa wskazuje, nie ma świadomości, ale posiada energetyczne wzorce i energetyczne struktury. I teraz oczywiście, jeśli w mojej podświadomości jest takie przekonanie, że ja tak naprawdę jestem biedna, albo że na nic nie zasługuję, albo że nigdy nie będę bogata, to wiadomo, że to będzie utrudniać jakąkolwiek kreację i jakiekolwiek przyciąganie pieniędzy. Pokazuję to Wam oczywiście w pewnym uproszczeniu, ale też tłumaczę, dlaczego czasami pracujemy z wzorcami i usuwamy je, zastępując pozytywnymi kodami, pozytywnymi przekonaniami. Oczywiście systematyczna praca z afirmacją, z dekretami, ze słowami mocy czy jakimikolwiek innymi metodami sprawia, że w tej podświadomości też zachodzą zmiany i ona zaczyna podchodzić do tematu inaczej. Ale dzisiaj chciałam Wam zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który czasem jest trudny do zauważenia. W naszej świadomości, czyli w naszych myślach, też tkwią określone przekonania. I to może być tak, że powtarzając piękne słowa i piękne afirmacje w głębi duszy, tak to się ładnie mówi, w głębi duszy uważamy, że to wszystko nie działa. Albo w głębi duszy uważamy, że jesteśmy biedni. Albo w głębi duszy po prostu martwimy się, bo mamy mnóstwo rachunków do zapłacenia. No, efekt jest taki sam, jak ten, o którym mówiłam przed chwilą, czyli jeśli w podświadomości są negatywne wzorce, to one blokują kreowanie bogactwa. I tutaj mamy to samo. A zatem, jeśli ja tutaj świadomie, głośno powtarzam pewne rzeczy, ale w głębi duszy nie do końca w to wszystko wierzę, to efektów też może nie być. Właśnie dlatego wielu duchowych nauczycieli powtarza, że trzeba mieć w sobie świadomość bogactwa. Ta świadomość bogactwa to nie jest tylko to powtarzanie różnych afirmacji, to nie jest tylko to działanie takie pozytywne, czyli wykonywanie określonych ćwiczeń. To jest przekonanie, to jest wewnętrzne przekonanie. To jest to, co pojawia się w Was w tym momencie, kiedy ktoś nieoczekiwanie, w środku dnia, kiedy jesteście zajęci innymi sprawami, kiedy gotujecie obiad, przygotowujecie jakiś projekt, szykujecie dziecko do szkoły i ktoś Was zapyta, co myślisz o pieniądzach. Jest taki moment i pierwsze, co się pojawia, no tak, długi są, rachunki do zapłacenia, brakuje mi w tym miesiącu, nie wiem za co kupię to i z czego zapłacę tamto. I to jest ta prawdziwa struktura energetyczna. To jest to, co w rzeczywistości wpływa na Wasze przyciąganie pieniędzy. Warto o tym pamiętać i warto to odkryć. Warto czasami tak zupełnie uczciwie, w ciszy zadać sobie pytanie, czy ja wierzę w to wszystko?
Czy ja wierzę w to, że ja mogę przyciągnąć pieniądze? Czy ja wierzę w to, że ja mogę zarabiać miesięcznie na przykład takie i takie kwoty? Zwróćcie na to uwagę. I tutaj jeszcze jedna informacja, być może nawet o wiele ważniejsza. Ten sam aspekt, ta sama zasada dotyczy innych tematów w naszym życiu. Przez chwilę pomyślmy o zdrowiu. Bardzo często jest tak, że człowiek chory też pracuje z jakimiś ćwiczeniami, z jakąś afirmacją, przyciąga do siebie zdrowie, powtarza, że jest zdrowy albo staje się coraz zdrowszy, powtarza pewne dekrety i efekty bywają różne. Dlaczego? Ponieważ podobnie jak w przypadku braków, długów, problemów finansowych, trudno nam poczuć się tak zwyczajnie bogatymi. Podobnie w przypadku choroby, kiedy coś nam dolega, kiedy coś nas boli, kiedy coś nam utrudnia normalne funkcjonowanie, nie możemy tak po prostu poczuć się zdrowymi. No bo jak się czuć zdrowymi, kiedy na przykład coś właśnie cały czas boli? To jest jakby zaprzeczanie samemu sobie, to jest jakby okłamywanie siebie. I bardzo często, kiedy jesteśmy chorzy, pracujemy oczywiście z tym pozytywnym myśleniem, czy z afirmacjami, czy z dekretami, również z poziomu braku, czyli tak naprawdę z poziomu choroby. Dlatego też efekty często nie są zadowalające. Jak zatem poczuć się zdrowym, kiedy jest się chorym? Ja oczywiście znalazłam tutaj na to sposób i nie chodzi wcale o okłamywanie siebie, bo wiadomo, że to nie przyniesie żadnych rezultatów. Kiedy okłamujemy swoją podświadomość, kiedy próbujemy okłamać sami siebie, żadnych efektów pozytywnych nie będzie, natomiast wprowadzimy pewne energetyczne zamieszanie. A zatem co zrobić? Poczuć się normalnie, po prostu. Nawet jeśli coś boli, można poczuć się normalnie. Wyobraźcie sobie na przykład sytuację, w której boli Was głowa. Czy ktoś robi z tego problem? Czy ktoś robi z tego od razu dramat na zasadzie: ojej, jestem ciężko chory, bo boli mnie głowa? Albo jeśli mamy katar. My wiemy, że to jest przejściowe i my wiemy, że wszystko jest ok, tylko w tej chwili mam katar, czy w tej chwili boli mnie głowa, przejdzie i będzie ok. A więc jesteśmy normalni, nie jesteśmy chorzy, tak? Nikt nie nazywa chorobą kataru ani bólu głowy. Spróbujcie w ten sposób podejść. Niech Wasza choroba, dolegliwość będzie pewną specyfiką tylko, a nie chorobą. Spróbujcie wyjść poza poczucie bycia chorym. Poczujcie się normalni, tylko w specyficznym stanie, który jest przejściowy i zaraz minie. I to jest taki punkt, z którego warto wyjść do tworzenia zdrowia, do kreowania zdrowia i do przyciągania tego zdrowia. Wszystkiego dobrego.